Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Widzowie, do magów wody, bo taką mamy misję. Możesz zostawić lajka albo subskrypcję i w ogóle dzięki, że oglądacie to w tak licznym gronie. Pozdrawiam serdecznie z rodzinką. Jedziemy, widzowie, do magów wody, z tego co pamiętam. I tam zdobędziemy potki i będziemy robić dalsze zadania. Gdzie są magowie wody? W pobliżu kaplicy przy południowym wejściu z wioski. No to kurwa, wygląda jak kaplica, więc wbijam. Dzień dobry. Bez właściwego klucza nigdy tego nie. Okej, okay, żartowałem, widzowie, nie mamy otwierania zamków, ale wkrótce na pewno się nauczymy. Magowie wody. Riordian. Hej, niestety jestem zajęty. Kojarzę imię, ale. Bez właściwego klucza. Tak mi się wydaje, że kojarzę skądś tego chłopa, ale nie wiem w sumie. Pasty. No zawsze to jeden goldzika, trzeba zbierać goldzika, szczury trzeba wybić, pomożemy dla maga wody. Mag wody. Oddzięczy się, mam nadzieję, miksturką i dzięki temu będziemy mogli prowadzić dalsze misje. Coś miałem mówić, że słuchajcie, jeszcze te odcinki są w rozdzielczości Full HD, ale słuchajcie... Mam nadzieję, że niedługo, pewnie, że okradamy groby. Mam nadzieję, że, ale, o kurwa, jaki alkoholik, nawet mu przy grobie wino postawili. Mam nadzieję, że tak, chyba, że, wiecie, żeby jak ktoś przychodzi smutny na grób, to od razu winko ma. Na pocieszenie. Ale mam nadzieję, że tego, że następne będą w 2K, tylko nie chce mi się teraz tego ustawiać. Zwiększyłem wam jakoś na tyle, ile potrafiłem właściwie wam zwiększyć jakoś. No i tyle, i dalej to nie jestem w stanie. Nawet zmieniłem, kurczę, format nagrywania na inny, więc jak mi wywali prąd, to wszystko stracimy, ale no to raczej takie sytuacje są rzadkością, jak się stało, więc zdarzyło się to, zdarza się to, nie wiem, raz na 2 miesiące, prawda, że wyrzuci prąd, więc na sekundę raczej zazwyczaj, więc nie powinno. Młody olbrzymi szczur! Joć! No, pewnie, że tak. Nic tu nie ma czego plądrować. Ale jest tu co plądrować. Esencja lecznicza. To jest właśnie to, czego potrzebujemy, by zrobić dalszą misję. Więc jedna sprawa załatwiona. Ale przy okazji, jak tu jesteśmy, to mam nadzieję, że tu jest dom magów wody. Więc następne odcinki będą lepsze. Lepiej skomponowane. W lepszej rozdziałce. Ale teraz poprawiłem wam jakość, bo widzę, że tak jak kurwa coś średnio siada ta jakość. Ale będzie poprawiane, bo tutaj dawno... Stale powtarzające się pytania. Bo tutaj już dawno nie nagrywałem. Nie macie czegoś lepszego. Mam już tego. Za ciężkie mam palce, przysięgam. Pohandlujmy. Jest, są. Uuu, mikstura swobodnego spadania. Pierwsze widzę, zapewnia ochrona przed upadkiem. I oczy kryńca, jakie nowe rzeczy są. Ja. O, mikstura szybkości, ale to się będę mógł wytwarzać, tak? O kurwa. Mam za ciężkie palce, a ta myszka jest za 10 zł i się klika samo. Ja już nie potrafię normalnie. Uuu, smoczy korzeń. 500 golda. Ciekawe. Naprawdę potrafisz czarować? Jeśli pytasz o to, czy potrafię wyczarować pląsającego goblina z garncem złota, to nie masz na co liczyć. Ale czasami przyzwę sobie wietrzyk, żeby mi szybciej pranie wyschło. Okej. Okay. Coś mi się wydaje, że jesteś zwykłym szarlatanem. Wydaje, że jesteś zwykłym szarlatanem. Nie podpuszczam cię, ale nie masz psychy. To, co słyszałeś. Wiejskim znachorem, który udaje, że zna... To... Nieco zmienia postać rzeczy. A więc zacznijmy od początku. Jestem... Jesteś najprawdziwszym magiem. I giga koksem, nie strzelaj. Na szczęście, że trafiłeś na mnie. Inni magowie mogą nie mieć tyle cierpliwości, co ja, i bez wahania obrócą cię w popiół albo zrobią coś jeszcze gorszego. Łąka giga zaczyna zioła. Myślałem, że to ja mam problemy z oczami na stare lata. Widziałeś ten ogród koło domu? Widzisz te wszystkie menzurki na półkach? No... No to znasz już odpowiedź. Naprawdę pytasz mnie, czy znam się na zielarstwie? Chłopcze, ja zęby zjadłem na tej sztuce. No tak, po co pytałem, to było takie oczywiste. Każdy mag, do jakiego kręgu by nie należał, przynajmniej w pewnym stopniu musi wiedzieć, co go zabije
a co wzmocni. Ważenie i korzystanie z mikstur podczas tworzenia i rzucania zaklęć to podstawa. Mógłbyś nauczyć mnie alchemii? Żartuję. Nałóż nas. Życia by ci wystarczyło na poznanie całej wiedzy alchemicznej. To może chociaż nauczyłbyś mnie jej podstaw? Mógłbym co prawda nauczyć cię pewnych jej aspektów, ale najpierw musiałbyś przejść test. Jaki test? No, test. Czy sobie poradzisz, rzecz jasna. Na czym miałby polegać taki test? Prawdziwy alchemik powinien wykazać się wytrwałością w dążeniu do celu. Czyli mam mu pewnie coś sprytem w rozpływaniu tajemnic natury i siłą w pozyskiwaniu trudno dostępnych składników. Jeśli pragniesz pojąć podstawy tej... Ja, to po lewo to też był ktoś, kto zapytał i powiedział, że jest szarlatanem, tam co leży ten popiół? Jestem gotów. Jestem gotów. Skoro jesteś gotów, przejdźmy zatem do pierwszego testu. O, to nie wiem, ty, nie mam save'u. Miotłę i posprzątaj w domu. Miotłę? No, stary już jestem i plecy mnie rypią, a na służbę mnie nie stać. Myślałem, że w ramach sprawdzianu będę musiał pozbierać zioła i takie tam... Jeśli pragniesz pojąć wiedzę tajemną... W porządku, zrobię to. Świetnie. Ale gameplay będzie. Totalna zadyma. Powiem ci, co masz robić dalej. Dobra, idę sprzątać. Gdzie jest miotła? Dawaj miotłę. Gdzie jest miotła, ty? Miotłę tam, o, a tu nie ma miotły, chłopie. Co ty gadasz, ty? Gdzie tu jest? Trzy prace. Postarzałem mago imieniu zaraz, jeśli przejdę jego test, na początku kazał mi zmieść podłogę z jego chacie. Czy to ma coś wspólnego z alchemią? Sądzę, ale... Ale gdzie jest miotła? Bez właściwego klucza nigdy tego nie odwiedzę. Regał na książki. To za to dostajemy expa, a widz se może przeczytać, jeżeli lubi. Proszę bardzo. Dla widza. A miotła? Halo? To gdzieś miotła powinna być chyba. Dawaj miotły, ty, słuchaj, ja ci chcę dom posprzątać, a ty coś lecisz w tak zwane bambuko, bo ja nie mam przy sobie miotły, czy mam. Laga, knaga, jabłko. Miotła? Jest miotła. A, po prostu mu użyłem. A, bo posprzątałem. Bo tu był syf. I to znikło, joć się kryńca. Ale zrobili. Przychodzę po lekarstwo dla mojego brata. Mówiłem już przynajmniej ze 100 razy. Nie będę zajmował się ranami każdego farmera. Dość już się naważyłem eliksirów. Przysłał mnie Kurt. Przysłał mnie Kurt. Podobno jesteś mu winny przysługi. Więc zadupcasz. Kurt, znowu czegoś chce. Raz mi pomógł i teraz chyba do końca życia będzie mnie męczył z tymi przysługami. Dobrze. Mów, czego dokładnie potrzebujesz. Mój brat został ukąszony przez krwiopijcę. Możesz mu jakoś pomóc? Tak jak mówiłem, nie mam zamiaru przygotowywać żadnych eliksirów. Jeśli jednak nie dam ci niczego, to pewnie Kurt znowu będzie nachodził mnie każdego dnia. Zastanówmy się. Mogę przygotować dla twojego brata specjalny opatrunek ziołowy. Większość urządleń krwiopijców nie jest groźna, ale bardzo ważne jest to, by ich nie rozdrapywać. W przeciwnym wypadku rana będzie coraz groźniejsza. Będę potrzebował do tego kilku świeżych roślin. Sporządzę ci listę wszystkich potrzebnych składników. Zapytaj Riordiana. Może pomoże ci je znaleźć i rozpoznać. To co robię, to jest znana technika, jeżeli chce ci się... Znaczy nie jest znana pewnie właśnie. Kim jest? Pewnie się zastanawiacie. Jeżeli chce ci się psiknąć, zatykasz noc, już mija swoją pielgrzymkę i ochota psiknięcia. Chociaż lepiej psiknąć, bo to zawsze czyści chyba noc i tak dalej. Bo to mamy ten mechanizm w organizmie. Rozumiem, dobra. No ale ja posprzątać, ty, słuchaj. Ja posprzątałem, czy nie? Podłoga przy kominku jest czysta. A, czyli to w ogóle to trzeba, kurwa, posprzątać giga, tak? Dobra, tu też ci miotnę. Proszę bardzo. Miotnięte, tu też ci miotnę. A tu jest jeszcze syf, miotnięte, dobra. Hej, ty. Pozamiatałem. Giga koksem jestem. Zrobiłem pozamiatane. Całkiem nieźle. Prawdę mówiąc, to myślałem, że nie dasz rady. Czas na kolejny test. Co mam zrobić tym razem? Tym razem nie będziesz musiał niczego sprzątać. Zdobycie składników alchemicznych
nierzadko będzie wymagało od ciebie sprytu. Tylko w ten sposób unikniesz starcia z czyhającą w zaroślach bestią, która bez problemów rozszarpałaby cię na strzępy. Wyobraź sobie, że jest nią Marta, gospodyni z tutejszej karczmy. A tajemnym składnikiem, który masz zdobyć, jest jej smakowity gulasz. Przynieś mi go cały garnek. I myślisz, że... Kurczę, ja miałem ten garnek, ale... Ostatnim razem, gdy wchodziłem z nią w dyskusję, omal nie rzuciła się na mnie z miotłą. Oczywiście, że nie odda ci go od tak. I o to w tym właśnie chodzi. Twoja w tym głowa, żeby cię nie zobaczyła. I o cię kręca, no dobra. Ale zadanie, misja bojowa. Dobra, idziemy napierdolić Marcie. Chodź tu. Tak zwana ewakuacja jest zrobiona. Przy okazji z bratem pogadamy, dobra. Jak my w tym mieście pewnie 40 godzin będziemy. Tak ogólnie gierka jest tak mniej więcej na 60 godzin. Więc zgaduję, że ze mną to zajmie jakieś 80 godzin. Także mamy tu sporo świetnej zabawy na najbliższy miesiąc. Dziennie dwa odcinki, będzie git. Witam, gdzie jest Marta? To jest Wiktor, nie potrzebujemy cię w twoim składzie. Ty jesteś Marta? Nie, Marta tu sprzątała, kurwa, ale jej nie ma, tej poszła se. Ty, a gdzie oni są? Gdzie jest mój brat? On poszedł do wuja? Nie, tu są. Witam. Witam. Mógłbyś powiedzieć mi coś? Ktoś tu nie gra. A co chcesz wiedzieć? A, możemy sobie pogadać. Pewnie, że tak. Cóż, przed wojną głównym źródłem zarobku Archolos był handel morski. Nasze wina trafiały niemal na wszystkie stoły królestwa. Perły i bursztyny na szyję szlachcianek, oczywiście nawleczone na łańcuszki z tutejszego złota. Teraz, kiedy szlak wszystko trafił, handlujemy tym między sobą. A to stopniowo zabija gospodarkę. Oby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Wszyscy pragną powrotu do normalności. Kim są najważniejsze osoby na wyspie? Najważniejszą osobą na Archolos jest bez wątpienia gubernator Morris. To on dba o to, aby prawo i edykty królewskie były w pełni gubernator respektowane Morris. I przez mieszkańców wyspy. W utrzymaniu porządku na wyspie pomaga mu straż miejska pod dowództwem kapitana Rodericha, który za wszelką cenę chce przywrócić organizację i dawny splendor. W mieście jest również kantor gildii Araxos, która kontroluje większość handlu na wyspie. Jej interesów pilnuje banda zaprawionych w bojach najemników, z czego większość to same karpawe gęby. Radzę ci trzymać się od nich z daleka. Na południowym wschodzie wyspy znajduje się leciwa forteca, zwana potocznie Wilczym Leżem. Są to tereny będące we władaniu Ulryka. Wielu uważa go za dziwaka, za bardzo rozmiłowanego w historii swojego rodu. Ale faktem jest, że to on kontroluje większość kopalń srebra i złota na wyspie. Także na brak pieniędzy nie może narzekać. Na koniec warto też wspomnieć o magach wody, którzy mają swoją siedzibę w odosobnionym klasztorze na wschodzie. Kilku z nich możesz też znaleźć w mieście, gdzie podnoszą mieszkańców na duchu i leczą chorych. Są miejsca, których powinienem unikać? Przede wszystkim unikaj lasów i bezdroży, a już kompletną głupotą... Nie wiem, czy gierka trochę nie jest za cicho, ale przyciszyłem też siebie, więc chyba powinno być w miarę w porządku. Wyspa jest pełna drapieżników, jakich nie spotkałbyś u siebie. Dlatego decydując się na drogę przez puszczę, lepiej dobrze się przygotuj. Chłopie, ja mam nóż. Miejsc cywilizowanych, jakich powinieneś unikać? Cóż, o tym nie powiem ci zbyt wiele. Wiem tylko, że dzielnica biedoty w mieście obok portu ma złą sławę. Różni ludzie się tam kręcą. Hej, ale to wszystko? Mógłbyś powiedzieć mi coś o historii? Historia. Najlepiej będzie, jak zapytasz o nią uczonych. Wiem tylko, że Archolos było niegdyś rozdzielone między kilka klanów, które pod swoim sztandarem zjednoczył niejaki Wolfzak. Ile legend o nim krąży, to nie sposób zliczyć. Po Wolfzaku była jakaś nielicha wojna domowa, chyba między jego synami, a pogodził ich ówczesny król Myrtany. Pogodził? Tak, podbijając cały Archolos. Rozumiem. Ty, ale z Jeziornem nie mogę pogadać, jak ja mam przecież miksturę, tak? Czy nie mam? Co tu się dzieje?
Tak, mamy tutaj, możemy iść do Ruperta i iść zrobić misję, wiem. Powiedziałem o zepsutym płocie pasterzowi. Zbieranie ziół ma mi pomóc nowicjusz. Powinien gdzieś być na cmentarzu przy domu. Okej, zmień, gdy wspomniałem o kurcie, obiecał przygotować specjalny... sam musimy zioła najpierw nazbierać, rozumiem. Marta zdążyła się już w gulaszu, chyba wiem... Chyba nie mam na co liczyć na kolejne porcje od niej, muszę znaleźć inny sposób na zdobycie gulaszu. Czyli nie dostaniemy już od Marty gulaszu, ale może ją przekupimy. Powinna być jak to kobieta. Przepraszam, żartuję. Żartuję. Na wysokich stanowiskach dobrze płatnych. Saved. Co nowego? Nie denerwuj mnie. Ty, no ja gulasz muszę kupić, bo mnie tu kurczę mak wody, chcę gulasz, a ja przynieś gulasz. Hej. Popatrzeć na posyłki, ale jest jak jest. Pokaż mi swoje towary. Masz gulasz może? Porcja gulaszu. To może styknie. Zobaczymy. Kupię z jedną. Ile? 20 golda? Jocie kierinca. Ja się chyba sam kurwa alchemii już bym wolał nauczyć. Idziemy do Ruperta, tylko gdzie jest ten Rupert? Gdzie on teraz polas właściwie? A wiem gdzie jest Rupert, Rupert będzie tutaj. Będzie gadać z gościem od mieczy. Witam serdecznie, mam miksturę. Mam miksturę. Ty, ale jak nie, zgadłem co powie. Idealnie. Trzymaj. Daj znać gdy będziesz gotów wyruszać. Poczekaj, bo ty tak zapierdalacie wy szybko. Obrażenia sieczne 20, ale mam za 5 ma 8 punktów siły, więc nie wiem czy chcę mieć siłę. Ja bym szedł w zwinność i nadupcał raczej łukiem, więc raczej siłę bym sobie tutaj odpuścił. Ale dzięki za topór, lecimy. Za mną. Ja osobiście raczej należę mniej do zwinnych, a bardziej do silnych. Tutaj w gierce bym poszedł raczej w to. Nigdy nie lubię magii i nigdy nie szedłem w magię, o ile będzie tu w ogóle taka możliwość. O kurwa. Witaj, chłopcze. Chyba jesteś tutaj nowy. Tak, zgadza się. Niedawno przybyłem na wyspę. Przypominasz mi mnie samego sprzed lat, gdy przypłynąłem na Archolos. O bogactwach kryjących się w tutejszych kopalniach. Było głośno w całym królestwie. Każdy chciał uszczknąć chociaż trochę dla siebie. Pracowałeś w kopalni? Tak, ale to dawne dzieje. Plecy i ramiona już nie te. Ale jak chcesz, to mogę za drobną opłatą opowiedzieć ci o wydobywaniu złóż. No widzowie, mam za ciężkie paluchy, przysięgam. Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż? Wydobywanie plus 1? O kurwa, ty. A to kosztuje 0 i tylko 15 sztuk z botem? Biorę! Jod się kręca i tylko płacę za to... Dobra, fajne, podoba mi się to. Jak leci? I więcej będę wykopywał, zajebiste. Tyle złych rzeczy dzieje się na wyspie, a tutaj ciągle jest... Spokój. No, zazwyczaj. Pokaż towary. Może masz kilofa pewnie, nie? Masz kilofa. Łupka żelaza, okruchy magicznej rudy. Już nawet nie magiczna ruda, tylko okruchy magicznej rudy. My, ja nie wiem, gdzie my lorowo jesteśmy. My lorowo jesteśmy dalej po Gothiku 2? Czy my jesteśmy wcześniej? Nie wiem, co się dzieje lorowo. Muszę trochę bardziej się zainteresować tematem. O dziwo, nasz kompan kurwa poczekał na nas, a ja przy okazji bym tutaj pogadał sobie. Poczekaj, widzę, że czekasz. Tutaj muszę zapierdolić pietruchę. Bo z goldem jest średnio, widzowie. Trzeba tutaj podkreślić pietruchę od sąsiada. Tu zawsze w takich zalesionych rzeczach są jakieś fajne rzeczy leżą. Warto się tu chociaż rozejrzeć. Jest tu kufer tak zwany. Mam nadzieję, że nikt mnie nie będzie widzieć. A w ogóle to warto by było zapisać, bo nie zapisywałem od 20 minut, więc... Trzeba zapisać. Dobra widzowie. Dzieci z pałca zawsze ratuje dupę. Kradniemy. O, mam wyłączyłem dźwięk widzowie, sorry. Ja cię kręcę, bo musiałem zobaczyć, czy wszystko się dobrze w miarę nagrywa. Widzę, że jakościowa to nie jest najwyższy poziom, ale myślę, że...
Jak na te kilka odcinków sobie poradzimy, a później normalnie 4K 700 FPS-u będzie wrzucane, być git. Ty poczekaj, nie biegnij, bo tu wyłapał mi range'a. Ja bym chciał sobie tutaj pogadać, kurwa, z miejscowymi. Chociaż dobra, przecież trzeba misje robić, dymy. Dobra, biegniemy na misję, przecież będzie jeszcze na pewno okazja, żeby tutaj pogadać sobie z miejscowymi. A tak na stronę 30 misji i nie będę wiedzieć jak zwykle co się dzieje. Może. To wygląda jak to w Gdańsku. Ten portal albo coś. To w Wiedźminie też dodali. Dobra, witam. Potrzebuję łuku, bo ja w siłę nie idę, albo magicznych zaklęć. Zresztą Rupert na bank sobie... O! Na bank sobie co poradzi. Coś mi przycięło giereczkę. Zobacz, Rupert. Tak jest, kosisz. A w sumie to ty kosz. Ja będę po tobie zbierać. Ty, coś ty... Ostatnio byłeś chyba trochę kapańki silniejszy, Rupert. A mi się coś wydaje. Coś psycha siada chyba. Ty, maliny. Albo coś takiego, maliny. Biorę. Dobra, ty bij, ja zbieram maliny. Też ważne. Zacznę dodatkowy goldzik. Nic tu nie, czego tu nie znajdę. A, i polować się musimy nauczyć, zbierać skóry. To jest moje ulubione zajęcie, ja nie wiem, po prostu... Ja normalnie w życiu realnym to w ogóle nie mięsa i nie zabiję zwierząt, więc jak mam gierkę, to z jakiegoś powodu uwielbiam zabijać zwierzęta i sobie zbierać skóry i tak dalej. To w ogóle zawsze moje ulubione zajęcie było. W Gothiku 3 pamiętam. Kolej ja po prostu nie sprzedawałem skór, tylko je kurwa kolekcjonowałem, kubasz. Żeby mieć jak najwięcej weku, nie wiem, sprawiało mi to jakąś super frajdę. Nic tu nie ma. Rupert, to ty wszystkich kosimy? A dobrze, że na nim fokus mają. Dobra, chodź tu. Cios. Dobra, ja wykończę cię, pomóc Rupertowi. Ile masz HP, Rupert? No, żebyś się nie wydupcy, bo będzie chyba... To jest zdanie, jak Rupert cię wypierdoli w sumie. Reset misji chyba by musiał być, nie? Ty, ja tak mogę biec i atakować? Ja cię kręcę, jak ja bym wiedział. Ale byśmy już byli w gierce daleko. Ty, krwepica robi uniki, jeszcze mnie bije? Czego tu nie znajdę? Nie fajnie. A ci się expa u nas? Gdzie ty biegniesz, Rupert? Ja już się... A, no dobrze, on biegnie, tylko ja jestem debilem i się pogubiłem z 6 razy. Dobra, idę na obrzeże, może coś tu znajdę. Biegnij. Biegniesz? Nie no, nie biegniesz, biegnij. Muszę zbadać teren, zobacz, chłopie. Co ty myślisz, że niebieski bez sam się zbierze? Jaskinia? Nie. Dobra, już biegnę na pomoc. Ile masz HP, Rupert? Nie no, trochę masz, będzie git raczej. Rupert jest giga koksem, to jestem po prostu giga słaby. Idziemy tu na wybrzeża, bo wreszcie mi gierka kurczę nie cofa, że muszę gdzieś się cofnąć i iść za tym. Na tym początku tak było, nie? Że ta gierka cofała, co jest teoretycznie spoko, bo tak fabularnie kazała nam iść do miasta i żeby nie odkrywać. Dopiero teraz daje nam jakąś taką swobodę. Fajnie to zrobili, podoba mi się. Wygląda na to, że mają gości. Jesteś gotów? Nie, ale mamy jakieś wyjście? Trzeba ich stamtąd wyciągnąć. Dobra, Rupert. Ja cię, Rupert. Ekipa pomocowa, abordażowa. Lecimy. Giga Jaszczur. Ty, coś czuję, że im za dobrze... O kurwa, dobra, padł. Kolejny poziom jeszcze dostałem, git. Prosiłam go, żebyśmy płynęli na Korinis. Nie na to cholerne, Archolos. Korinis. Słuchał. Wiedziałam, że coś złego się stanie i się nie myliłam. Dlaczego mnie nie posłuchał? Nie znam, za to Korinis. Nie żyję. Przykro mi. Mieliśmy zacząć nowe życie. Z dala od tej wojennej wrzawy. Założyć dom, rodzinę. Dlaczego mnie nie posłuchałeś, kochany? Powinnaś iść z nami. Reszta już jest w wiosce. Tam będziesz bezpieczna. Nie w głowie mi teraz bezpieczeństwo. Zostaję tu. Razem z Darylem. Posłuchaj mnie. Nic nie przywróci go do życia, ale jeśli zostaniesz tu, szybko do niego dołączysz. Oj, nie wiem, czy to... Nie mogę tak po prostu go tutaj zostawić. Olbym coś... Zająć. W porządku. Kamyczka.
ale potem musisz... Koniuszkiem palca bym kurwa dotknął, paznokcie ma ona tak, skip dwa razy. Jak ja nawet dwa razy nie klikłem w myszkę. 8 razy kurwa. Dobra, ale jak to? A zabraliśmy od niego łupy? Nie, no było najpierw... Było najpierw łupy zebrać. Dobra, ja tu zbieram strzały. Przydadzą się, bo ja tu w ucznictwo idę. Wiesz, przemyślałem sobie parę rzeczy i wiem jedno. Już nigdy więcej nie zostawię nikogo w potrzebie. Ale jest muzyka za głośna, ba. Niektóre za cicho, niektóre za głośno. Nie przesadzasz trochę? W żadnym wypadku, kolego. Wielu myśli podobnie, ale tego nie mówi. Jeśli potrzebujecie mojej pomocy do pracy, to jestem do waszej dyspozycji. A wiesz, że potrzebuje Rupert? Bo tam jest taki gadoszczur i ja bym go zabił. Jeszcze jedno. Gdy byłeś zajęty, ja znalazłem ten kamień w pobliżu. O! Wydaje mi się dość dziwny. Jakby pulsował energią. Myślę, że będziesz miał z niego więcej pożytku niż ja. Dzięki, Rupert. My ziomy. Do czego to jest? Do miasta? Wszystkie moje runy wydatek mamy. Ale to ja nawet nie wiem, gdzie to prowadzi, kurwa. To ja nie wiem, czy używać. Dzięki. Chcę wrócić do wioski. Dobra. Zaraz ją odprowadzimy. Zobaczymy, czy możemy coś zebrać. Zwykł odniałego to pielca. Nie ma czego tu plądrować. Tam jest w ogóle tego, nie? Ja bym zbadał, co tam się da coś uruchomić, żeby jakiś potwór przyszedł albo coś. Zobaczymy, co się dzieje. Trzeba zapisać giereczkę i będzie poszone. Dobra, widz nie musi czekać. Wchodzimy tu. Co tu się kurwa dzieje? Mogę to jakoś uruchomić? Nie, ale poprzednio się bałem tu wejść. Testowałbym do czego, gdzie mnie przeniesie kamień teleportacyjny. Ale może najpierw zróbmy szybką podróż z nimi, co? Bo ja nie wiem, czy to do wioski, czy ja muszę jakby zakończyć misję szybką podróżą, że ją odprowadzę, nie wiem. Chodź, odprowadzę cię do wioski, tam będziesz bezpieczna. Ale wolę chyba tak zrobić. Super, że oni kazali mi to pominąć. To są gigakoksy, a jest ten dziwny deszcz, który tak dziwnie spada na te dziwne tekstury. I mam 40 FPS-ów przez to. Tak, ale to nie jest wina karty graficznej, bo tam jest jeszcze miejsce 20%. Więc czegoś to jest wina pewnie optymalizacji bardziej, czyli karty graficznej. Misja? Wydaje mi się, że wykonana, tak? Czyli musimy albo barana zrobić i zabić tego topielca, to nie jest topielc, jaszczura jakiegoś. Albo musimy tutaj przynieść gulasz dla szefa maga wody. Do nas chciał zabić, więc ja myślę, że gulasz dla szefa maga wody. Dymy. Fajnie jest to skomponowane, nie tracimy czasu, jest pomijanie, jest tylko akcja. Podoba mi się to. Witam serdecznie. Tak się składa. Tyle wystarczy? Mówiłem o całym garnku, a nie o porcji dla biedaka. Były pewne problemy. Smacznego. Przeze mnie teraz reszta będzie jadła same resztki. Lepsze to niż nic. Dobra, jak, przecież jakie resztki będzie jadła, jak ja kupiłem za 20 golda? Przepyszne. Marta to jednak złota kobieta jest. Do tej pory zamiotłem ci chatę i przyniosłem jedzenie. W jaki sposób ma mi to pomóc w nauce alchemii? Zobaczysz. Czas na ostateczny test. O, tych, które się zbugowały. Tam, gdzie zawodzi spryt. Będziesz musiał stawić czoła zagrożeniu. Czyli pewnie mam mu przenieść szafkę albo coś takiego. Udaj się do tutejszej kaplicy i przepędź wszystkie bestie, które się tam zagnieździły. Bestie? Tym razem to nie są żarty, chłopcze. Udało mi się zamknąć drzwi, więc tak łatwo się nie wydostaną na zewnątrz. Dobra, ja mam sposób. Pamiętaj tylko, że niewiele jest broni, które są w stanie je zranić. Świetnie. Skoro zagnieździły się tam potwory, dlaczego nie powiesz o nich wartownikom? Bo to jest twój test, a nie ich. Czym mam w takim razie je pokonać? Spróbuj miotłą. Miotłą? Nie masz jakiegoś miecza na zbyciu? Dam ci radę. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Weź ten klucz. Otworzysz nim drzwi do kaplicy. Idź i niech Adanos ci sprzyja. Nie wiem, czego się spodziewać, szczerze mówiąc, jak on mi miotłą każe.
Ja pewnie, on mnie trolluje, ja pewnie jak debil kurwa tam wejdę i zacznę mnie odmachać i nic mi to nie da, więc proponuję tak zwany fast saving. Chociaż ten saving, widzowie, nie należy kurwa do fast. Ale niech będzie. Miotło mówić, tak? Kurczę blaszkę. Ktoś czuje, że jestem tak zwany trollowany. A będę miał, dobra, klikam tabę i rozdupcam ich miotło. Aha. Czy chrząszcze zabije miotłą? Nie rozumiem. Witam. O co chodzi? Ale ja, czy mam się zmierzyć z potężnymi bestami chrząszczami? I mogę je nawet zabić mieczem? Tylko trzeba stanąć pod odpowiednim kątem. Jocie kręca. Pierwsza misja zabicia giga stworów. Jaki pochrzan, widzowie. Giga dymy. Ale przynajmniej udało nam się zabić chrząszcze. Mission complete. Ale zoraliśmy. Nie no, co? Nie będę tu czekał, chłopie. Dawaj. Niczego tu nie znajdę. Dawaj mięso chrząszcza. Tu jest jeszcze jeden gagatek. Czego? O! Dawaj. Plus jeden golda. Dobra, ukradnę runę teleportacyjną i złoto. Pewnie, że tak. Powiem, że nie mam zielonego pojęcia, co tu się kurwa wydarzyło. Bo jak już tu przyszedłem, to już tak było. O, fast. Może chwasty też da się jarać. Kto wie, widzowie. Witam serdecznie. Giga potwory pokonane. Halo. Widzę, że wracasz cały i zdrowy. A więc zwycięstwo? Tak, rozgniotłem je wszystkie. Gdy stąd wyruszyłeś, twarz miałeś bladą jak płód. No. Strach cię obleciał. Jakbym wysyłał ja już, chłopie, z samym Beliarem. Ja już miałem... Z tych żartów. Kiedy mówię tak, się czegoś ale ja naprawdę też zbladłem. Ja mówię tak, 20 minut będę teraz zbił się, kurwa, i tu książkę. Nie będzie kwaśno. Weź ją sobie i przeczytaj. I to wszystko? Żadnego zbierania ziół i ważenia mikstur? Chciałeś poznać podstawy alchemii, to je poznasz. Rzecz jasna, jeśli umiesz czytać. A umiem? Teraz z łaski swojej daj mi się zdrzemnąć. Po tym gulaszu jakiś taki senny się zrobiłem. Możesz mi coś powiedzieć o tym kamieniu? A, ten kamień. Chłopcze, to jest runa teleportacyjna. Jedno z najbardziej zaawansowanych osiągnięć magicznych. W ciągu jednej chwili jej użytkownik jest w stanie przenieść się do zupełnie innego. Trochę jak internet. Oczywiście zasięg takiej teleportacji jest ograniczony odległością oraz konkretnymi punktami, do których runy są przypisane. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Dzisiaj jesteśmy tutaj, jutro możemy być na Majorce. Każdy. Tak, jak mi tak przyszło do głowy czasem, kurwa, coś mądrego nawet. Czyli nie będę miał... Nie żadnego pożytku? Czyli nie będę miał z niej żadnego pożytku? Możesz rozejrzeć się na wyspie za specjalnymi pentagramami i próbować użyć runy właśnie tam. To powinno pomóc. Zresztą, nie mam teraz siły opowiadać ci o wszystkich zawiłościach tego zjawiska. Weź tę księgę, jeśli tak... Czyli ja to muszę użyć... O kurwa. No dobra. Alchemią trochę nie wyszło, ale... Ja to muszę tam zadupcać i użyć dopiero runy i tak będę wiedział? Co nie wyszło? Udostępniłem ci wszystkie potrzebne narzędzia, by szkolić się w tej pięknej sztuce. Młodzi, tacy teraz niewdzięczni. Jak już siebie słyszę, ja teraz też tak ciągle. Ach, to dzisiejsza młodzież. Ech, niech ci będzie. Coś ci tam pokażę, tylko wiesz, przydałoby mi się trochę złota na drobne wydatki. Oczywiście, jakżeby inaczej. Poka. Zwiększ moją magiczną moc. Dobrze, spróbujmy. To dajesz manę? To nie chcę. Pohandlujmy, pokaż. Ty nic nie masz raczej ciekawego. Kostur nowicjusza. Okej. Tutaj amulety są fajne, ale amulety są tak drogie, że chyba zapomnijmy o tym. To wygląda jak klucz, więc znowu się podjarałem, jak zobaczyłem, mówię. Otwieranie zamków? A, to jakieś kurwa bieganie. Chłopie, po co mi bieganie? Zobaczmy, co możemy na stole alchemicznym. O, no i wszystko. Zbieranie ziół ma mi pomóc nowicjusz. To jest właściwie jedyna misja, którą teraz możemy wykonać. I dalej będę... I dalej co? W sumie. Dalej będę musiał szukać i gadać z ludźmi. Ty jesteś
Riordan, tak? Witaj, podróżniku. W czym mogę ci pomóc? Lokwar powiedział, że możemy razem wyruszyć do lasu. Mam tam odnaleźć zioła z tej listy. Faktycznie. Nie powinno być problemu ze znalezieniem tych roślin w okolicy. Właściwie to bardzo dobrze się złożyło. Miałem dziś uprzątnąć pobliski posąg Adanosa i złożyć na nim ofiarę. Możesz mi potowarzyszyć, na pewno znajdziemy po drodze wszystko, czego potrzebujesz. No i wszystko chyba, nie? O, ruszajmy! O, a ja nie mam tu myszki. Ruszajmy! Chodź ze mną i rozglądaj się za roślinami. Nie oddalaj się też zbytnio. Lasy wokół Silbach potrafią być bardzo niebezpieczne. Kumalski. Ale musisz mi dać chwilę, bo ja tu muszę czytnąć se. Tajniki run. Poka. Magia teleportacyjna to wciąż dziedzina tajemnicza i niezbadana. Nikt nie jest w stanie ustalić, od których bogów pochodzi. Niektórzy twierdzą nawet, że nie pochodzi ona od żadnych z nich, a jedynie jest szczytem osiągnięć ludzkiego umysłu. By korzystać z run teleportacyjnych, niepotrzebna jest znajomość kręgów czy wiedza magiczna. Każdy może wziąć do ręki runę i spróbować teleportować się do miejsca przypisanego miejsca. Nie jednak zostałem przeniesiony natychmiast. To dar wrodzony, którego nawet lata nauki nie są w stanie zastąpić. Na wszystkich pozostałym wymagane jest zbliżenie się do miejsca mocy, takiego jak to, do którego użytkownik nie chce się przenieść. Liczni badacze oraz magowie oznaczyli i dodatkowo wzmocnili te miejsce specjalnymi symbolami pentagramu, zamkniętego w okręgu. W ten sposób w wielu regionach świata powstawały istne sieci teleportacyjne. Podobną technikę pentagramów zaczęto jeszcze od kapłanów Wilczych Synów, którzy za pomocą tych symboli potrafili tworzyć teleporty punktowe. Nie jest jednak wiadomo, w jaki sposób weszli w posiadanie takiej magii. Z drugiej strony nie ma. Czyli tak jak sądziłem, a to są postawy alchemii. Tworzy 10 punktów, postawy alchemii. Kurwa, to ja nie wiem, czy chcę. Tyle pitongu? Dobra, to pokaż te runy teleportacyjne. Mamy tu jedną, ale ja muszę ją uruchomić tutaj? Jak mamy jedną, jak powinniśmy mieć kurwa dwie? O co chodzi? No mam jedną. Spoka. Nie no, ale jak ja się przyniosę zaraz tam, to mi się nie będzie chciało wracać. Więc fast save X zrobimy. Dobra, i testujemy, czy to tak działa, jak ja sobie wyobraziłem, że to powinno działać. Za mało many. A jakbym się kimnął? Czy to by mi odnowiło manę? To mi odnawia manę, ale to też kosztuje dużo. No ale dobra. Spoka. Teleportacyjna runa. Siubudubudu. Wybierz lokalizację. A, mam jedną runę. Sobie wybieram. Aha, i tu się tepłem. Dobra, czyli, ale to nie muszę stać w tym pentagramie, o ile rozumiem. Czyli nie muszę przypisywać po kolei tych run sobie osobno. One są już przypisane, więc git. Ale może mogę nowe jakby miejsca sobie przypisywać, jak nie mam jakby... A jak spotkam ten pentagram, to może będę mógł przypisać to dane miejsce. Dobra. Poczekamy do rana, bo to nie będę kurczę, wydaje mi się truchtał. A, chyba nie mogę poczekać do rana, jak już się tutaj umówiłem z ziomem, że lecimy. Gdzie on w ogóle kurwa powie, ktoś z ciekawości. Nie wiem, ja się muszę kimnąć, mogę u ciebie się kimnąć, Byniu. Ja się tu tylko na pół godzinki. Tylko pół godziny i 6 godzin później. Klasyka. Ja też. Ostatnia Fortnite. 3 godziny później. Dobra. Losik. Nie wiem, gdzie mój kompan pobiegł. Kurwa mać, on gdzieś wyjebał. Znaczy, no pobiegł daleko, no. Czy się on pobiegł? Jo, cię dupca. Nie, no był obiad za nim. Co ja zrobiłem? Teraz muszę sam te zioła zmieniać, bo nie wytrzymię. Szukać. Pójdź ze mną po rośliny do patrunka. Zaczeka na mnie na cmentarzu do czasu, aż będę gotowy. A, on tam nadal jest, a ja nie klikam, ruszamy, tak? No nie ma go tu, kurwa. Halo? Może z rana jeszcze nie przybył tu. Dopiero se wstał. W środku nie ma go. Proponuję kimnąć się do południa. A co się będziemy? Kimalski do południa, witam. Pożyczę łóżko.
Nie, tak bez poduszki? Tragedia. Dobra, mamy południe. Mam nadzieję, że on tu jest i czeka na mnie. Czekasz? Tak, normalnie jest czekane. No i mamy pierwszą tak zwaną zagwozdkę. Będzie chyba szukany poradnik do następnego odcinka, bo coś czuję, że mi chłop zwiał i... Jesteś tu nowy? Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nie chcesz przywalić mi za... wyzywać i opluć? Nie no, nazywam się Marvin. Nazywam się Marvin i niedawno przybyłem na wyspę. Jestem Folkart. Swoją drogą wybrałeś kiepski moment na podróże. Zdążyłem się już o tym przekonać, ale nie miałem dużego wyboru. Uciekasz przed wojną? Zgadłeś. Jak większość przybyszów ostatnio, ale wcale wam się nie dziwię. Nastały niespokojne czasy i nie każdy ma ochotę ginąć za króla. Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby dzikie zwierzęta i nie... Ja naprawdę muszę ten palec se odciąć, kurwa, bo chyba nie ma... Twój zmiennik zaginął. ...innej opcji. Uparł się, że sprawdzi, czy w pobliżu starej łodzi rybackiej nie zostały jakieś zapasy. Mogę na spację klikać? To w ogóle puszczam myszkę. Każda beczka wina czy ryb jest na wagę złota. Od wczoraj nie ma po nim śladu. Poszedłbym go szukać, ale Albin nie pozwoliłby mi opuścić teraz wioski. Nie da się, enterem się pewnie da. Mógłbym sprawdzić, co się z nim dzieje. A może tak lepiej, przynajmniej nie będę skipować. Za odpowiednią zapłatą. Za odpowiednią zapłatą? Tak, jasne. Dostaniesz połowę mojej wypłaty. Mam parę pytań. Gdzie znajduje się ta łódka? Idąc drogą na południe, dotrzesz do mostu. Obok niego znajdziesz tę łajbę. Kiedyś służyła rybakom podczas połowów na jeziorze, ale od jakiegoś czasu jest punktem wymiany towarów między wioską a małą winnicą. Jak wygląda Rolf? To mały chłopak. Zgaduję, że nawet w twoim wieku. Ma spięte włosy, no i mięśniakiem to on nie jest. Jak wychodził, ubrany był w typowy wiejski strój bez rękawów. Dobra, jak leci... Cisza jak makiem zasiał. Rozumiem. Trochę mnie to niepokoi, bo cisza zwykle zwiastuje burzę. Zastanawiam się, czy nie wolałbyś posługiwać się jakimś porządnym orężem, zamiast igiełkami, którymi nawet skóry topielca nie przebijesz. Gwarantuję, że za lekcję nie wezmę więcej od Paulusa, a jak za naukę posługiwania się ciężką bronią, to naprawdę mało. Łuk, 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 łuk. Zacznij do roboty. Nie, broń dwuręczna, nie, łuk, łuk, łuk. Dobra, południowa brama, co tu jest? Do winnicy? Do wieży sygnałowej, ale my to co musimy zrobić, to musimy się udać w jakąś kurwa kapliczkę. Czyli zielonego pojęcia nie mam, gdzie to jest niestety. Będzie szukane do następnego odcinka. Szukać młodego, chuderlawego chłopczyka, dobra, chłopaka. I to jest... Zaczeka na mnie przy cmentarzu. No właśnie jest taka sytuacja, że on nie zaczeka na mnie, bo ja mu powiedziałem, żeby szedł i jest kwas. Ale myślę, że na pewno go gdzieś poszukam i tam zaczniemy następny odcinek już jutro. Postaram się, żeby te odcinki były w miarę wcześniej wrzucane i w miarę dłużej było wrzucane i w miarę w lepszej jakości, ale też nie mam czasu, bo tutaj streamuję, tutaj wstaję właściwie, klikam nagrywaj, później robię streama i idę spać, więc... A plus mam jeszcze... Niedługo pewnie 1000 więcej rzeczy do robienia, niżeli tylko nagrywanie, więc to już w ogóle. Ale przynajmniej się postaram, myślę, że do następnego odcinka na pewno coś ogarniemy. Zostaw lajka, wpadnij na Twitcha. Test Arnolda dzisiaj, bo pewnie po północy będzie ten odcinek. I do zobaczenia, widzimy się kiedyś. Na streamach poddymam. Poddymam? Poddymiam. O, nie mogę zakończyć nagrywania, bo myszka znikła. Dobra, trzymajcie się widzowie.